Dzisiaj widziałem na treningu, piłkarze mieli takie kamizelki na sobie. Co to jest? Tak, faktycznie u niektórych zawodników można było zaobserwować, ponieważ mieli na koszulce, inni zawodnicy mieli pod koszulką, więc być może dlatego zwróciło to Twoją uwagę. Natomiast to są urządzenia elektroniczne, nadajniki GPS, które no, monitorują dosyć już ściśle pracę zawodnika na treningu, czyli wszelkie dane motoryczne, ile przebieg kilometrów, metrów, gdzie się poruszał, w jakim obszarze prędkość też, z jaką się poruszał. Na, na tej podstawie można określić, ile na przykład metrów w przebieg w sprincie, ile w biegu takim średnim, ile w truchcie. No, myślę, że to są niezwykle cenne dane i to też nie jest żadna nowość. Myślę, że wszystkie większe federacje z takich technologii korzystają. No, technika na, w dniu dzisiejszym pozwala na takie możliwości, więc nie jest to żadna fanaberia, wręcz powiedziałbym konieczność. My korzystamy z tego rodzaju nadajników po raz drugi, bo przed meczem z Litwą również taki monitoring był robiony. No służy to przede wszystkim temu, by no ściśle, już bardzo ściśle kontrolować pracę zawodników na treningu. Nie dlatego, by ich zmusić do dodatkowego wysiłku, ale przede wszystkim dlatego. By zapobiec nawet i przetrenowaniu. Mamy porgnąć, można by powiedzieć, że online, czyli praktycznie jeżeli trener by chciał mógł w dowolnym momencie trening zakończyć, bo widzi na dany moment, ile zawod jaką zawodnik już wykonał pracę. Poza tym korzystamy też jeszcze już ze ścisłego zapisu meczowego i wszelkie dane motoryczne mamy do dyspozycji bezpośrednio już po meczu. Żyjemy w takich czasach, że kibis przed telewizorem już widzi, ile zawodnicy przebiegają kilometrów. My te dane mamy nieco bardziej szczegółowe: w jakich obszarach boiska, w których minutach, z jaką prędkością więc myślę, że to jest niezwykle pożyteczne narzędzie. Wiemy, że technika no, mocno w ostatnich latach się rozwija i również tutaj. W sporcie, w piłce nożnej, a co jest jeszcze bardzo ważne, można dokładnie kontrolować wysiłek zawodników w stosunku do meczu. To natężenie treningów wiadomo, że powinno być różne dzień przed meczem, a też i 3-4 dni przed meczem i takie systemy na taką ścisłą kontrolę pozwalają. Zawodnicy mają te kamizelki, te nadajniki na każdym treningu. Tak, zawodnicy mają te kamizelki, nadajniki na każdym treningu. Wtedy, kiedy trener tego potrzebuje i oczywiście o ile jakieś rozruchy pomeczowe czy treningi takie, które nie służą, służą bardziej temu, żeby delikatnie się poruszać, to myślę, że takiej konieczności nie ma, ale podczas tego zgrupowania zawodnicy korzystają podczas każdego treningu, no, trener otrzymuje ścisłe dane. To w połączeniu z badaniami krwi, z różnymi innymi czynnikami, no myślę, że jest niezwykle istotne, bo daje trenerowi pełen obraz, nawet zawodnik przyjeżdżając na kadrę, w jakim stopniu jest on zmęczony, w jakim stopniu pracuje na treningu, czy musi zwiększyć intensywność. Czy też yy, trzeba de delikatnie mu poluzować? Yy. No właśnie o to chodzi. Z zdarzyło się, że ten powiedział: Zwolnij, spokojniej, albo przyspiesz, musisz yy, włożyć więcej wysiłku w trening. Ten system przede wszystkim daje takie możliwości. Analiza tych danych jest praktycznie online, czyli siedząc gdzieś z komputerem z boku można bezpośrednio reagować w dowolnym momencie trening, na przykład przerwać, jeżeli widzimy, że już zawodnicy średnia tych zawodników jest dosyć wysoka albo też indywidualna, bo każdego zawodnika mamy też jego dane indywidualne. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że to jest żadna nowość. Już są nawet Często takie obrazki z meczów Ligi Mistrzów, kiedy tu trenerzy siedzący na ławce mieli założone Google Glass, czyli to jest najnowsza technologia, gdzie w okularach wyświetlane są różnego rodzaju dane, chociażby komputerowe. I myślę, że to właśnie do czegoś takiego było stosowane. Więc no, technologia na pewno wkracza we wszystkie dziedziny naszego życia, a zwłaszcza i w sport. I ja uważam, że my, no jak najbardziej należy z tego korzystać. Cały z tego korzysta wszystkie federacje, również i, i, i Polska.